Cześć! Format pliku PDF to najpopularniejszy format plików, który przewija się w biurze. I często zdarza się tak, że potrzebujemy skorzystać z danych, które znajdują się właśnie w takich plikach PDF i przekonwertowanie tych danych na tekst do Worda czy Excela no nie zawsze jest takie proste, a szczególnie nie jest takie proste wtedy, kiedy ten plik PDF on jest w formie obrazu. I właśnie w tym filmie pokażę Ci dwa sprytne sposoby na to, jak plik PDF, który zapisany jest w formie obrazu, można przekonwertować do Excela. Przychodzi do mnie szef, wręcza mi kartkę papieru i mówi: zrób przelewy dla naszych pracowników. Na kartce oczywiście mam wszystkie informacje, tylko że my pracowników mamy 100 i perspektywa przepisywania tych wszystkich numerów kont bankowych i kwot może nie jest super trudnym zadaniem, natomiast bardzo łatwo idzie się pomylić, bo te cyferki mogą trochę pozamieniać się pod naszymi palcami, jak będziemy je wklepywać. Ja lubię takie zadania wykonywać dobrze, nie lubię tego sprawdzać po 1000 razy, dlatego zawsze staram się znaleźć jakieś takie inne rozwiązanie, które sprawi, że będę praktycznie 100% pewna, że wykonałam to dobrze. No i w tym przypadku, gdybym ja te informacje, które są na kartce, miała w formie tekstu i mogła te dane kopiować do banku, a nie je przepisywać, no to byłoby mi już znacznie prościej. Więc teraz jak przerobić te informacje z kartki do Excela czy Worda, do formatu tekstu, żebym mogła te informacje kopiować? Jeżeli ja po prostu zeskanuję ten dokument do komputera, no to owszem, otrzymam plik PDF, natomiast ten plik będzie taki statyczny. Nie będzie się tych danych dało zaznaczyć i kopiować do banku, ponieważ to ten PDF będzie w formie obrazu. I teraz potrzebuję jakiś program, który ten tekst mi rozczyta w taki dość uporządkowany sposób, żebym mogła łatwo te dane przekopiować. Oczywiście sposobów na wykonanie tego zadania jest kilka, natomiast nie przedłużając już, zobacz, jak ja radzę sobie z takim zadaniem. Kartkę, która zawiera te wszystkie informacje, które potrzebuję, zeskanowałam za pomocą takiego zwykłego skanera podłączonego do mojego komputera do pliku PDF. I zmniejszę go troszkę tak, żeby dopasować go do całej strony, żebym mogła zrobić zdjęcie ekranu. Teraz zdjęcie ekranu robię za pomocą skrótu klawiszowego Windows Shift S. Robię zdjęcie. I otwieram program OneNote. OneNote jest to program Microsoftu i sprzedawany jest łącznie z pakietem Office, więc jeżeli masz pakiet Office, to masz także OneNota. Wklejam to swoje zdjęcie, które skopiowałam przed momentem z pliku PDF. I zobacz, wkleiło się tutaj. I klikając prawym przyciskiem myszy na to zdjęcie, mam możliwość skopiowania tekstu z obrazu. Użyję tej funkcji. I teraz mam tu otwarty plik Excela i wklejam te dane. Dane zostały rozczytane i wkleiły się w odpowiednim schemacie. Więc teraz tutaj mamy datę wpłaty, więc sobie tą datę wpłaty przeniesiemy obok imienia i nazwiska. To samo dokładnie zrobimy z kwotą oraz z numerem konta. Analogicznie zrobię to dla strony drugiej. Excel całkiem fajnie poradzi sobie z tym zadaniem. Widzę, że nazwiska trochę poprzekręcał, natomiast nie o nazwiska chodziło nam w tym pliku, dlatego przejdę do sprawdzenia, jak poradził sobie z liczbami. Scrolluję w dół i zauważ, że tutaj wpisał nam jakieś literki zamiast liczby. Odnajduję te pozycje na moim PDF-ie. I zauważ, jak wpisał S, to powinna być piątka. Poniżej mamy jeszcze A i to powinna być czwórka. Jeden do końca w dół i tak samo mamy tutaj jeszcze eski, więc to będą nasze piątki. Jak teraz zamienić S na 5? Zaznaczam całą kolumnę, znajdź i zaznacz, następnie zamień i wybieram S, zamień na piątki, zamień wszystko, a zamień na czwórki. Dobra. Teraz podsumuję to moje zestawienie, żeby sprawdzić, czy faktycznie suma końcowa zgadza się z sumą końcową z mojej kartki. Sumujemy. O, jakieś tutaj głupoty nam wychodziły, sprawdzimy dlaczego. O, zobacz, Excel tutaj napotkał jakiś błąd, czyli te 7000 jest na pewno jakimś błędem, no ale ja przeciągnę tą formułę do mojej pierwszej komórki z kwotą. No i brakuje nam jakiejś kwoty. Zobaczmy, jakiej kwoty nam brakuje.
Wpiszę tą kwotę z mojej kartki. 375 669 08. Teraz odejmę te dwie kwoty od siebie i sprawdzę, jaka jest różnica. Czyli brakuje nam 7000. Zobacz, te 7000 Excel wpisał tutaj jako tekst. Więc poprawię tą kwotę po prostu ręcznie. I zobacz, teraz te kwoty już się zgadzają. Przejdźmy teraz do konta bankowego, które tutaj też odgrywało dość ważną rolę. Zobacz, zauważyłam, że w pozycji drugiej i trzeciej powinny być zera na początku, a Excel z automatu je tutaj poucinał. I tak naprawdę dokładnie tak samo jest w Excelu. Jeżeli ty wpisujesz do Excela jakąś liczbę, która zaczyna się od zera, to zauważ, Excel to zero zawsze na początku ucina. Natomiast, żeby to zero się pokazało, często zdarza się tak, że jak mam jakieś numery faktur, numer zamówień, to potrzebujemy, żeby to zero było na początku. Wystarczy, że dodamy apostrof, wpiszemy jakiś numer i już to zero będzie na początku. Dlatego teraz to samo musimy zrobić z naszymi numerami kont bankowych. Tylko ja nie będę tego robiła po kolei dla każdej pozycji, a zrobię to formułą. Najpierw sprawdzę formułą, dla których numerów kont te zera zostały ucięte. Zobacz, założenie jest takie, że numer konta ma 11 znaków. I teraz zobacz, ja formułą długość sprawdzę, ile znaków znajduje się w kolumnie E. Tu mam znaków 11 i przeciągnę tą formułę do samego końca. Założę filtr, żeby szybko sprawdzić, ile mam znaków. Faktycznie mam tylko 10 albo 11 znaków. I teraz muszę napisać formułę w kolejnej kolumnie taką, że jeżeli liczba znaków jest równa 11, to ma napisać ten numer konta z kolumny E, natomiast jeżeli jest mniejsza od 11, czyli jest 10, to ma na początku dodać apostrof, a następnie 0. Taki tekst. Więc jak to zrobić? Zobacz. Piszę formułę. Jeżeli komórka H5 jest równa 11, to wtedy napisz E5, a w przeciwnym razie musi nam połączyć teksty, czyli musi nam połączyć, w cudzysłowie piszę apostrof 0, zamykam cudzysłów i łączę to z tym tekstem, który jest w kolumnie E. Zamykam nawias i naciskam Enter. I teraz zobacz, przeciągnę to w dół. I teraz wszystkie te numery kont, którym brakowało zera i miały 10 znaków, zero zostało na początku. Teraz tylko wystarczy pozbyć się tego apostrofu, więc naciskam tutaj lupkę, następnie zamień i tym razem apostrof zamienimy na nic. Zamień wszystko i zobacz, nasze numery kont są już gotowe. Teraz skopiuję te numery, wkleję jako tekst. I już numery kont są we właściwym miejscu. Najpierw trzeba posiadać aplikację Office. To jest tutaj ta pierwsza aplikacja z lewej strony. Następnie klikam akcję i wybieram obraz do tabeli. Skanuję swoją kartkę papieru. Robi się automatyczne zaznaczenie. Mogę go oczywiście poprawić i dopasować do tego, żeby była zaznaczona tylko tabelka. A następnie klikam kontynuuj. Dane wskoczyły do tabeli, a następnie klikam otwórz. Otwórz mimo to i ta nasza tabelka zeskanowana otworzy się w Excelu i automatycznie ten plik zostanie zapisany w wybranym folderze, który tam wcześniej wskazywaliśmy. Teraz przeniosę się na komputer. I zobacz, na ekranie widzisz teraz plik, który automatycznie wskoczył do mojego folderu w momencie, kiedy ja go zapisałam na telefonie. Zrobiło się to dlatego, że mój telefon jest zsynchronizowany z komputerem, a wszystkie te dane są przechowywane na OneDrive'ie. W aplikacji mam ustawiony domyślny folder zapisu i bez zbędnego podpinania kabli te pliki automatycznie wskakują do mojego komputera i jest to naprawdę fantastyczna wygoda. Jeżeli jesteś pracownikiem biurowym i nie masz możliwości podpięcia swojego telefonu do dysku albo tak naprawdę nie chcesz tego robić, to innym sposobem na przeniesienie pliku z telefonu do komputera jest albo podpięcie kabla, albo po prostu wysłanie go sobie mailem. A teraz zajrzyjmy, jak ten plik wygląda. Otwieram go i zobaczymy, jak tutaj tym razem rozczytały się te dane. Zobaczmy. Do tego momentu jest całkiem w porządku. Zauważ też, zera zostały tutaj ucięte. Tutaj przesunęła nam się kolumna z kwotą. Można ją tutaj łatwo wsunąć. I na samym końcu w kolumnie B została połączona data z numerem konta
oraz tutaj w kolumnie D w kwocie zamiast przecinka mamy slash. Najpierw zajmiemy się slashem. Klikam kolumnę D, znajdź i zaznacz, zamień, slash na przecinek. Zamień wszystko. OK. A teraz poradzimy sobie z numerem konta. Dodam dwie kolumny. Zaznaczę kolumnę B, przejdę do zakładki dane i wybiorę tekst jako kolumny. Tekst jest rozdzielony, następnie klikam dalej, później spacją, dalej i zakończ. I zobacz, tekst został rozdzielony do dwóch kolumn. I teraz daty przenoszę do dat, a numer konta do numeru kont. Usunę dwie kolumny i gotowe. Sprawdzę teraz, czy suma się zgadza tych wszystkich wartości. Ponieważ ta kwota, która tutaj stoi, to jest kwota stała, to nie jest żadna formuła, ona jest przeniesiona po prostu z tego naszego wydruku. Ustawię się w komórce poniżej, wybiorę sumę, zaznaczę, że to ma być do komórki D77 i zobacz, kwota z mojego wydruku się zgadza. I na sam koniec dodam jeszcze 0 tam, gdzie go brakuje, czyli na początku tego numeru konta, w którym liczba cyfr w kolumnie C jest mniejsza od 11. I zrobię to dokładnie w ten sam sposób, który pokazałam Ci już wcześniej. Jeżeli znasz jakiś inny, szybki, prosty sposób na to, jak przekonwertować dane z pliku PDF w formie obrazu do Excela, koniecznie podziel się w komentarzu, a jeżeli spodobał Ci się ten film, to zaobserwuj profil, daj łapkę w górę i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!